To jest nowy Audi RS3 i jest trochę jak marvelowski superbohater Deadpool, bo ma podobne kolory, jest bardzo zwinny i nawet mimo iż to super hatch, to nie bierze siebie zbyt poważnie. A w tym filmie wytłumaczę wam dlaczego, sprawdzając salonową wersję tego auta na torze driftowym. Opowiem wam też o designie tego auta z zewnątrz i wewnątrz. Wezmę to Audi na uliczną przejażdżkę, wezmę je też na przejażdżkę na torze. Do tego pojadę tym autem w nieidealnych warunkach, żeby sprawdzić jak dobry jest system Quattro, gdy rusza od 0 do 60 na mokrej drodze. Ale potem rusza też w perfekcyjnych warunkach, żeby sprawdzić, jak szybkie jest to auto od 0 do 60 i jak szybko przejedzie mile na suchej drodze. I wierz mi, ta rzecz ustanowi nowy rekord, więc lepiej tu zostań. W każdym razie ja jestem Matt Watson, wy oglądacie Car Wow i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał i odpalcie ikonkę dzwoneczka, a w ten sposób nigdy nie pominiesz żadnego filmu z superautami takie jak to nowe RS3. Car Wow, your one-stop car buying comparison site. Zacznijmy tę recenzję od pogadania o silniku. I tak, to znowu on wrócił. Słynne 2,5 litra Audi, 5 cylindrów turbo napędzające wszystkie 4 koła 7-biegową dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów. Ma te same 400 koni jak wcześniej, ale podnieśli nieco moment obrotowy do 500 Nm. Dzięki temu to auto powinno osiągać 60 w 3,8 sekundy, ale zrobi to? Zrobi? Nie dowiemy się tego bez odpalenia go, więc zostańcie ze mną, bo zaraz to zrobimy. Jeśli masz wysokowydajny silnik, powinieneś mieć też wysokowydajne hamulce i właśnie dlatego RS3 ma najlepsze hamulce ze wszystkich A3, więc masz 375 mm dyski z przodu, 310 mm z tyłu i tu z przodu masz sześciotłoczkowe zaciski. Możesz mieć nawet karbonowo-ceramiczne hamulce do tego auta, wtedy masz 380 mm dysku z przodu, ale sprawdźmy jak te hamulce działają. Okej, zróbmy test hamulców od 60 mil na godzinę, żeby sprawdzić ile temu Audi zajmie, żeby się zatrzymać? Sprawdźmy. Tak, to jest naprawdę dobre. 31 metrów robi wrażenie. Tutaj Audi RS3 ma poprawiony przód. Ma ten ogromny czarny grill ze znaczkiem RS tutaj. Większe wloty powietrza i one wszystkie są prawdziwe. Nie ma sztucznych wlotów. Ależ oczywiście, że gdzieś musi być miejsce ze sztucznymi. No tak, ten wlot on nic nie robi. Z boku macie 19-calowe felgi w standardzie. Możesz mieć 5 ramion lub 10 ramion. Masz czerwone zaciski hamulcowe, poszerzone błotniki w porównaniu ze standardowym A3. O, patrz! Kolejny wlot, który... Tak, jest prawdziwy. Pomaga powietrzu przepłynąć nad kołami. Masz czarne progi, masz czarne lusterka, przyciemnione tylne szyby. Tutaj z tyłu masz spoiler, znaczek RS3, czarny znak Audi, głębszy tylny zderzak z tym dziwnym efektem plastra miodu. Tutaj masz sztuczny dyfuzor i owalne rury wydechowe, jakie powinieneś mieć w prawdziwym aucie RS. Teraz to auto zaczyna się od 51 tysięcy funtów. Audi zrobiło dość znaczne poprawki do tej RS3, więc porównując ze standardową A3, jest to 3 cm szersza z przodu i o 1 cm szersza z tyłu. RS3 siedzi o 10 mm niżej niż już i tak usportowiona A3 i 25 mm niżej niż zwykłe A3. Ma specyficzne usztywnione zawieszenie RS Sport z amortyzacją trójzaworową. Jeśli chcesz, możesz dopłacić, aby mieć amortyzatory adaptacyjne. I w końcu RS3 ma nowy tylny dyferencjał. Zamierzam opowiedzieć o jego szczegółach i o tym, co możesz z nim zrobić trochę później w tym filmie, ale zanim sprawdźmy, co te modernizacje podwozia zrobią z tym autem. Sprawdzę to na torze. Czy jest lepszy od starego RS3? Mam nadzieję. Stare nie było tragiczne, ale było nieco podsterowne. Ten z jego podwoziem powinien być nieco bardziej zwinny i skoczny, więc sprawdźmy, co mogę zrobić. Auto jedzie na oponach na tor, które są dobre na suchym, ale nie najlepsze na mokrym, więc sprawdźmy, jak pojedzie. Może go nie rozbije. Dosłownie czujesz, jak się ślizga i gubi trakcję. Już teraz wam powiem, to auto jest po prostu bardziej skoczne, bardziej zwinne. Właściwie jest też bardziej dokładne, jeśli chodzi o pokonywanie zakrętów, niż stare RS3. Jestem naprawdę poważnie pod wrażeniem. Chciałbym sprawdzić to auto na suchej drodze. Kiedy naciskasz na przepustnicę, ten tylny dyferencjał robi swoją robotę. I naprawdę zaczyna obracać tylną oś. Mam ustawioną stabilizację w tryb sport, więc pozwala trochę na poślizgi. Ale potem zbiera cię do kupy, jeśli auto rzuca się za bardzo. Możesz jakby po prostu uderzyć gaz i to od razu... To jest większa zabawa niż wcześniej! Naprawdę jest! Zrobili niezłą robotę ze sterowaniem.
Jestem pod wrażeniem. No więc, Audi, zrobiliście RS3 niezłą zabawką. W końcu! Tutaj w środku mamy fotele RS Sport, te są ze skóry z fakturą plastra miodu na nich. Czerwone szwy, czerwone akcenty i logo RS tutaj. Są wygodne i dobrze trzymają. Mamy też logo Quattro tutaj na desce rozdzielczej, bo mamy napęd na 4 koła i ten efekt carbon, którego nie jestem za bardzo pewien. Ale podoba mi się ta ścięta kierownica z logiem RS tutaj. Ta konkretna jest z Alcantary z czerwonymi szwami. Mamy też trochę Alcantary na drzwiach. Łopatki zmiany biegów są nieco większe niż w tym standardowym Audi A3. Mamy też aluminiowe pedały, mamy dywaniki RS, mamy RS na progach, niewielki czerwony pierścień wokół przycisku start-stop, bo to jest wyczynowe auto, oczywiście. I patrzcie na to, dostajecie czerwone paski na pasach. Pokażę wam coś. Patrzcie, czerwone akcenty na otworach wentylacyjnych. One są opcją ekstra. Rozmawiałem z kimś z Audi i jest mała wewnętrzna kłótnia tam między sprzedawcami a designerami. Sprzedawcy ich chcą, bo mogą je sprzedać i zarobić na nich więcej pieniędzy, ale designerzy ich nie chcieli, bo psują wygląd tego auta i sprawiają, że wygląda tanio. Co wy myślicie? Powinny zostać czy nie? Dodam komentarz pod filmem z pytaniem, kto miał rację, designerzy czy sprzedawcy. Po prostu, podoba wam się czy nie. Tylne siedzenia w RS3 są właściwie jak w zwykłym A3, więc jest całkiem sporo przestrzeni. Przyzwoita przestrzeń na kolana i na głowę i oczywiście masz te fajne RS-owe akcenty plastra miodu i trochę czerwonych szwów. Jedna trochę irytująca rzecz to to, że te szerokie przednie fotele blokują widok. Siedzisz z tyłu i robisz tak. Pojemność bagażnika w RS3 to 281 litrów, a to o 100 litrów mniej niż w normalnym A3. Częściowym powodem tego jest 5-cylindrowy silnik, który wiąże się z akumulatorem w bagażniku, który zabiera trochę miejsca. No i fakt, że to auto z napędem na 4 koła też zabiera trochę miejsca. Więc to nie jest tak dobre auto do przewożenia bagażu. I to doprowadza nas do 5 irytujących rzeczy o RS3. Pamiętam dni z moim starym RS3, kiedy miernik przyspieszenia w ustawieniu RS było słodkim, okrągłym symbolem. Bardzo, bardzo fajne. I zmienili to na ten dziwny design. I ogłosili, że do tego RS3 mają nową opcję. I już byłem podekscytowany, do kiedy nie pokazali, co to jest. Pokażę wam. Wygląda to tak. Obroty zbliżają się do ciebie. A, mi jest tu soft limiter. Obroty zbliżają się do ciebie! O co tu kurwa w tym wszystkim chodzi? W standardzie prędkość maksymalna RS3 jest elektronicznie okrojona do 155 mil na godzinę. To jest okej, nikt nie chce jeździć szybciej niż to, ale jeśli masz wydanie Launch, prędkość maksymalna jest ustawiona do 174 mil na godzinę, a jeśli masz opcję Dynamic, to prędkość wyniesie już 180 mil na godzinę. Kompletnie niepotrzebne, ale kupując to auto pewnie chcesz, żeby mogło jechać tak szybko jak to możliwe. Tak po prostu. A także, jeśli jesteś osobą, która chciałaby dołączyć do nas w wyścigach car wow, to znowu chciałbyś mieć jak najszybsze auto, co nie? Ale jeśli chciałbyś do nas dołączyć w wyścigach i masz super auto, to po prostu skontaktuj się z nami na reviewmycarcarwow.co.uk. Adres jest w opisie. Ten design tutaj nie jest idealny do bardzo szybkiego auta jak to, bo możesz co prawda wyjąć to, żeby próbować utrzymać twój napój nieco pewniej, ale to nie trzyma go za mocno, a w ogóle to pewnie o tym zapomnisz, a twój pasażer na pewno. Więc jeżeli ktoś włoży kubek kawy albo puszkę tutaj, albo butelkę bez korka, a wy mocno przyspieszycie, to napój będzie wszędzie. Skąd to wiem? Dowiecie się bardzo niedługo. Te czarne felgi wyglądają super, ale mogą być podatne na odpryski od kamieni, bo gdy raz odpadnie nieco farby, to na pewno się pokaże. A to byłoby bardzo złe, gdybyś wziął to auto na tor i wpadłbyś w shooter. Ale to nie wszystko. Nie wiem, jak łatwe to będzie dla twojego lokalnego naprawiacza felg, żeby je naprawić. To trochę wstyd, że nie możesz mieć bardziej agresywnych, oficjalnych dodatków stylistycznych do tego auta, takich jak większy spoiler czy usportowione błotniki, jak możesz mieć w A45S. Jeśli chcesz coś takiego, to pewnie musiałbyś znaleźć zamienniki, a to sprawia, że czuję się brudno. W każdym razie przejdźmy do 5 fajnych rzeczy o tym aucie. Zróbmy to. Unikalna rzecz o RS3 w porównaniu do innych hot hatchy to fakt, że ma 5-cylindrowy silnik. Posłuchajcie tego. W tym aucie zamontowano coś o nazwie kontroler dynamiki silnika.
ja. To po prostu komputer, który sprawdza wszystkie funkcje, takie jak moc silnika, skrzynia biegów, napęd na cztery koła, dyferencjał, kontrola trakcji, aby pracowały w perfekcyjnej harmonii, żebyś mógł wyciągnąć jak najwięcej zabawy z tego samochodu. Jak to z innymi nowoczesnymi wyczynowymi Audi, dostajesz przycisk RS do tego RS3 i możesz go skonfigurować w ustawieniach trybu jazdy. To po prostu pozwala ci szybko dotrzeć do wcześniej wybranego ustawienia auta. Dla przykładu idziesz do Individual, a potem możesz ustawić rzeczy takie jak system jezdny, zawieszenie, kierowanie i dźwięk silnika. Jest też nowe ustawienie RS Performance, które ustawia auto do użytku na Nürburgring, więc pełna moc z twardszym zawieszeniem. Jeżeli regularnie śmigasz na torze, to pewnie ucieszy cię, że możesz dostać to nowe RS3 z oponami Pirelli Trafeo R. Super się kleją, to prawie sliki, doskonałe na śmiganie po torze w suchą pogodę. Jest jeszcze jeden nowy przycisk w tym aucie, patrz. Tak, to auto jest ustawione z podobnym elektronicznie kontrolowanym tylnym dyferencjałem co Mercedes AMG A45S, który pozwala ci na drift, więc połowa obrotów silnika może być wysłana na tylną oś, ale potem ten moment obrotowy może być rozdysponowany zgodnie z potrzebą do tylnej osi dzięki dwóm elektronicznie kontrolowanym sprzęgłom. I to jest to, na co pozwala to auto, ale ja ustawię na wersję salonową, bo nie chcą mi pozwolić podriftować tym autem. Cała moc. O, tak. To nie jest tak łatwe jak przy napędzie na tylną oś, ale może być zrobione. Sprawdźmy, czy możemy w drugą stronę. Jestem w Audi RS3 i próbuję driftować sobie w nim. Sprawdźmy teraz, jak to RS3 zachowuje się w mieście. Jestem teraz w Grecji, w Atenach dokładniej, i sprawdzę, jak dobrze mogę sobie poradzić z korkami w Atenach. Zamierzam nieumiejętnie zmienić pas ruchu i sprawdzimy, czy osoba w BMW obok wpuści mnie, czy przez to, że mam jasno-czerwonego hot hatcha, znienawidzi mnie. Sprawdźmy, oby bez uderzenia. Okej, światła zmieniły się na zielone, sprawdźmy, czy się wbije. Londyński styl. Hello. Nie. Czy kiedyś nie wpuścił was kierowca BMW? Piszcie niżej. No, teraz mamy motocyklistę na złej stronie ulicy. Pięknie. Więc jakie jest to RS3 do jazdy po mieście? Więc ludzie nie są skorzy do pozwalania ci na wbijanie się pomiędzy auta, niż jakbyście jeździli zwykłymi samochodami, ale właściwie jeździ się tym super łatwo. Widoczność jest dobra, to poręczne, gdy masz ludzi na skuterach jeżdżących jak szaleńcy. Kierowanie jest też lekkie. Mam zawieszenie w tym aucie ustawione na najbardziej miękkie, jak się da, więc jadąc po wybrzuszeniach jak to, nie jest najgorzej, pomimo sportowego setupu i wielkich kół. Hamulce są silne, nie szarpią za bardzo, gdy chcesz po prostu jechać w kółko. Co nie jest najlepsze, to automatyczna skrzynia biegów. Nie jest tak gładka jak normalna przekładnia, która pomaga ci w poruszaniu się. Ta jest bardziej szarpiąca, gdy manewrujesz. Miejmy nadzieję, że będziemy manewrowali zaraz. Co się dzieje z przodu? Ateny, godzina szczytu, idealny czas, aby testować sportowe auta jak to. Myślę, że musimy jechać gdzieś, gdzie możemy jechać nim nieco szybciej. A więc sprawdźmy, jak zachowuje się RS3 na autostradzie. Właśnie włączam się do ruchu na greckiej autostradzie. Myślę, że to jest znak o fotoradarach, więc lepiej, żebym nie robił tego. O, tyle wystarczy. Nie chcę złamać limitu prędkości. Przyjemnie się mocno przyspiesza na autostradzie, ale nie powinieneś łamać zakazów. Ale jeśli nie łamiesz limitów albo nie przyspieszasz szybko na autostradzie, to jakie jest RS3 tak po prostu na długim dystansie? Czy sportowa natura tego auta daje ci ból na plecach? Właściwie nie w tym przypadku. To auto ma adaptacyjne amortyzatory, więc jedzie się nim całkiem nieźle, jest całkiem cicho. Głośno jest wtedy, gdy chcesz, żeby tak było, a fotele są raczej wygodne. To właściwie wszystko, co musisz wiedzieć o jeździe nim na autostradzie. O, zbliżamy się do bramek. I wygląda na to, że mam kolejną szansę na przyspieszenie. Włączę tym razem tryb RS. Lubię jeździć tym jak RS. A teraz do dechy. O nie. Patrzcie, co się stało. Przyspieszyłem tak szybko. Pokaż im, Lewis. Mówiłem, że to głupie rozwiązanie w tym aucie. Uchwyty na kubki nie trzymają wystarczająco mocno. To mnie czegoś nauczy o ustawianiu RS. Wiecie co?
Mocne przyspieszanie daleko od bramek nie jest najlepszym pomysłem na testowanie tego, jak to auto sprawdza się od zera do setki. Myślę, że muszę jechać gdzieś indziej. Okej, jestem znowu na torze, stąd ten głupi kask i cała reszta. Teraz jest czas na odpalenie auta. Audi mówi, że zrobi 60 mil w 3,8 sekundy, ale czy to zrobi? Zamierzam to sprawdzić moim specjalistycznym sprzętem. To będzie trudna próba dla tego auta, bo ten tor... Jest mokry, jestem na oponach Pirelli Trafeo Air, które są zimne, po prostu go odpalę, jeśli się chociaż zbliży do 3,8 to będzie dobrze, więc jedziemy, sprawdźmy. Jazda. Ta lampka właśnie się zapaliła, 3,85, a ja dosłownie jadę po szkle. Dziś jest nowy dzień, nie pada i uznałem, że jedyną opcją fair na sprawdzenie, co to auto potrafi, jest jazda po suchej nawierzchni, gdy nie jest na zimnych torowych oponach. Ale skoro jestem na zamkniętej drodze, mógłbym sprawdzić też, jak szybko przejedzie ćwierć mili. Dla porównania w RS3 z 2017 zrobiłem 12,2 sekundy, 12,1 miałem w Mercedesie AMG A45S i miałem równo 12 sekund w BMW M2 CS. Równo 12 sekund miałem też w RS4. Co zrobi to nowe RS3? Sprawdźmy. O, piękny start. Do 60 w 3,6. W ile przejedzie ćwierć mili? Dawaj, dasz radę przejechać to w 12 sekund? Jebać mnie. Dosłownie jebać mnie. Od boku, od tyłu, na górze i na dole. Jest to 0,2 sekundy szybciej niż kiedykolwiek miałem w RS4. RS3 jest szybsze. Jestem podekscytowany przez to. Przepraszam za przekleństwa. Przepraszam. 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 Więc jaki jest mój finalny werdykt o nowym Audi RS3? Powinieneś go unikać, rozważyć, dodać na listę, czy może bez zastanowienia go kupić? Ja polecam, jeśli chcesz najlepiej przyspieszającego hyperhatcha, to po prostu kupić nowe RS3. Jest tak szalone jak Deadpool. Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jak tak, to daj lajka, jak nie, to Cię nie lubię. Daj mi znać, co myślisz o tym RS3. Jest lepszy od A45S albo M2? Daj znać w komentarzach. Kliknij tam po więcej filmów i tutaj, aby zasubskrybować ten kanał. Śmiało.